porozmawiamy trochę o tym, kto na kim może polegać w polityce europejskiej. Przy naszym telefonie Patryk Jaki, europoseł. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Były wiceminister sprawiedliwości między innymi. To od spraw sprawiedliwości zacznijmy, panie pośle. Wyrok sądu. Pan Jakub Żulczyk nie musi przepraszać prezydenta za nazwanie go, przepraszam, stuję idiotą. Jak ten wyrok sądu skomentować? Co można w tej chwili, a czego nie można? Czy już można wszystko powiedzieć o każdym? Pamiętajmy, że na ten wyrok trzeba spojrzeć z perspektywy tego, jakie mamy prawo. To znaczy, jeżeli w kodeksie karnym jest zapis mówiący o tym, że nie wolno obrażać prezydenta i to jest zapis, który przecież nie wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, no to albo ten zapis istnieje, albo nie istnieje. No to jeżeli ten zapis istnieje, no i sędzia sobie uznał, że nagle nie istnieje, bo na przykład nie lubi PiSu, no to równie dobrze może sobie uznać, że jakiś inny przepis, jakaś część kodeksu na przykład nie dotyczy jego, jak będzie prowadził samochód, a jakaś inna dotyczy kogoś innego, a na przykład nie będzie dotyczyła jego rodziny. No na takiej zasadzie po prostu to jest po prostu wprowadzanie kompletnego chaosu prawnego w polskim państwie, na który uważam, że nie powinniśmy sobie pozwolić, bo to jest tak, że no niestety duża grupa sędziów, słuchając polityków opozycji w Polsce i słuchając instytucji europejskich, uznała, że po prostu sama jest w Polsce, że stoi ponad prawem i sami będą uznawali, co jest prawem, co nie, i przyjmują sobie uprawnienia władzy ustawodawczej i przyjmują sobie uprawnienia władzy wykonawczej. A jak? To jest tak, że przy normalnym systemie powinno być tak, jeszcze tylko dopowiem, że w normalnym systemie powinno być tak, to jest monteskiuszowski podział władzy, to powinno być tak, że władza ustawodawcza prawo uchwala, władza sądownicza pilnuje, żeby to prawo było przestrzegane. Znaczy władza sądownicza pilnuje, żeby to prawo było przestrzegane. A w tej chwili mamy sytuację taką, że sędziowie sobie uważają, że to oni będą decydować, prawda, czy jakieś prawo istnieje, czy nie istnieje, pomimo że zostało prawidłowo przeprowadzone, uchwalone. Osoby, które to prawo uchwalają, mają legitymację, którą otrzymali w wyborach demokratycznych. To jest de facto unieważnienie demokracji, to znaczy sędziowie próbują w tej chwili wprowadzać, bo przecież to nie jest jedyna taka sprawa. No właśnie, bo to nie jest pierwszy wyrok, który by budził wątpliwości przez polskich sędziów zasądzony. Jak rozwiązać kwadraturę koła? No bo z jednej strony mamy niezawisłość sędziowską, nie można sędziego karać za to, jaki wyrok wydał, bo wtedy można by na sądy wpływać, a z drugiej strony jak w tego typu sprawach, tak oczywiście przy tak dziwnym wyroku się zachowywać i co potem z takim wyrokiem zrobić, jeżeli on się uprawomocni na przykład? To znaczy tak, no, dojrzałe demokracje potrafią sobie z tym radzić i rozumieją, że sędziowie nie stoją ponad prawem. Jeżeli wychodzą poza swoją kognicję, no to podlegają postępowaniu dyscyplinarnemu. I jeszcze raz chcę podkreślić, tu nie chodzi o to, że sędziowie jacyś wydają wyroki, które się nam nie podobają, bo nie mają prawa. Tylko wyroki się wydaje na podstawie prawa, które obowiązuje. Natomiast jeżeli jakiś sędzia na przykład uznaje, że jakieś prawo nie obowiązuje, pomimo że zostało uchwalone, no to jest oczywisty delikt dyscyplinarny. I przecież to ja dokładnie historię podobne znam w przypadku sędziów sądu administracyjnego w sprawie spraw reprywatyzacyjnych, których zresztą część z nich była w przeszłości uwikłana w podejmowaniu tych dziwacznych decyzji, że nie po prostu myśmy uchwalali ustawy, prawa, oni uznawali, że one nie istnieją. To jest tak, jakby wyłączyli sobie władzę ustawodawczą po prostu i sobie uznali, że my jesteśmy i władzą sądowniczą, i władzą ustawodawczą w jednym. A opozycja mówiła tak, bo oni łamią prawo, no to sędziowie tak mogą, bo sytuacja jest ale to mogą. Co zrobić z sędzią, który wydaje wyroki wbrew ustawom? No to jest oczywisty delikt dyscyplinarny, powinno się odprowadzone. Jeżeli on wydaje wyrok, pomimo że wydaje wyrok, który jest złamaniem prawa, no to powinien podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, tak jak każda osoba, która by to odpowiedzialności w ogóle, tak jak każda osoba, która by złamała prawo. Natomiast jeżeli wydaje wyrok, który jest niezgodny z oczekiwaniami władzy, ale robi to w ramach obowiązującego prawa, to jest oczywiście, to jest coś, że można go krytykować, ale nie wolno tylko w tym zakresie, to jest właśnie obszar tej niezawisłości. Rzeczywistość ma to do siebie, że nie jest czarno-biała i są światłocienie i niektóre sprawy mogą być niejednoznaczne. Ktoś może uznać, że ten wyrok uniewinniający no jest po prostu niepomyśli władzy i tyle. Ktoś może uznać, że jest złamaniem ustawy. Kto to powinien rozsądzać?
No, normalnie, czy można by było powiedzieć, że normalnie to powinny być powołane instytucje. No jest u nas powołana Izba Dyscyplinarna, która jest po prostu kwestionowana, prawda? Która nie działa. Nie wiem dlaczego, dlatego że no, działa po prostu, natomiast uwagi nie działa tak, jakby wszyscy sobie tego życzyli, żeby działała. No, w studio Radia Wnet niedawno był profesor Jan Majchrowski, który odszedł z Sądu Najwyższego z Izby Dyscyplinarnej właśnie dlatego, mówiąc, że ona pozoruje działania, że ona nie sądzi sędziów, a po to była powołana. No to znaczy, prawdą jest to, że ona nie działa idealnie. To prawda, że sędzia Majchrowski w tym zakresie ma rację, natomiast wyroki dalej wydaje. To znaczy, to nie jest tak, że ona nie działa tak, jakbyśmy wszyscy chcieli, żeby działała, ze względu na to wszystko, co się dzieje, czyli na te ataki zewnętrzne na Izbę Dyscyplinarną, ale również pewną niekonsekwencję Sądu Najwyższego, który na przykład rozporządzeniem próbował, no pierwsza prezes Sądu Najwyższego rozporządzeniem próbowała zawiesić ustawę, czyli próbowała zawiesić Izbę Dyscyplinarną rozporządzeniem, stawiając rozporządzenie wyżej jako źródło prawa niż ustawa, to jest sprzeczne z konstytucją. No mamy pełno takich paradoksów, które polegają na, które są efektem tego, że my nawet nie potrafimy zawrzeć konsensusu co do tego, czy polska konstytucja w ogóle obowiązuje, czy nie. Czy na przykład polską konstytucję już w tej chwili zamieniły decyzje Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A to jeszcze kończąc ten polski wątek, bo zazwyczaj do Europy przejdziemy i tam się możemy nawet zagubić w gąszczu przepisów. Wyjaśnijmy tę sytuację w polskim wymiarze sprawiedliwości na przykładzie wyroku swojej pana Żulczyka. Izba Dyscyplinarna zdaniem profesora Majchrowskiego nie chce sądzić sędziów, a po to została powołana nie po to, żeby ścigać adwokatów czy radców prawnych, tylko aby sądzić właśnie sędziów. Tego nie robi, a pani pierwsza prezes, pani profesor Manowska, która, dobrze pamiętać, była no, jakby, no, była wysuwana trochę przez środowisko ministra Ziobro na tą funkcję. Chce ją zawiesić. To pokazuje, że cały polski wymiar sprawiedliwości cały czas jest chory. A dlaczego pan uważa, że akurat była wysuwana przez środowisko ministra Ziobro? Ja tego akurat nie wiem. No to jest dość powszechna wiedza wśród dziennikarzy, że pani profesor Manowska jest prawnikiem cenionym przez Zbigniewa Ziobrę. Znaczy ja nie chcę chodzić w to, kto jest ceniony na pewno, natomiast no, ja nic nie wiem o tym, że była wysuwana przez nas. No, tak nie wiem, to jest bardziej pana jakieś domniemanie. Natomiast co do faktów, no to Izba Dyscyplinarna wydała, to pan mówię z pamięci, około 600 roku. To nie jest tak, że nie wydaje. Wydaje. Ale chcielibyśmy, żeby działała jeszcze sprawniej. No to tu się zgadzamy w tej sprawie. To jest akurat pole, gdzie tutaj, to jest akurat pole do kompromisu. Natomiast porównując te 600 wyroków z tym, co działo się wcześniej, zanim ona funkcjonowała, gdzie można powiedzieć, że de facto nie było ich prawie wcale, no to lepiej mieć te 600 wyroków, niż nie mieć ich wcale. No tutaj by nie chudzi chcieli. Realnych oczywiście wybieram. To jest nierealne, ale koniec końców mamy szósty rok rządów. To jest pan poseł Jaki, teraz pytanie zadam przy telefonie, Patryk Jaki. No, ale o pewną konkluzję. 6 lat rządów, 6 lat reformowania wymiaru sprawiedliwości i cały czas mamy wyroki, które budzą powszechny sprzeciw, jak w przypadku pana Żulczyka. To prawda. To znaczy, no, jakby to tutaj pan prezes Jarosław Kaczyński bardzo dobrze zarysował źródło tego problemu, które mówiąc w wywiadach, że źródłem tego, znaczy ta reforma się rozbiła o sprawę wewnątrz koalicji, dlatego że no, ta reforma jest niedokończona. To jest tak, że jeżeli pan zaczynał prawie, nie wiem, spróbuję użyć analogii lekarza, a zaczyna jakąś bardzo skomplikowaną operację, bardzo skomplikowaną, bo narośla tutaj w wymiarze sprawiedliwości sięgają lat PRL-owskich. No i pan zaczyna tą operację, ale pan jej nie kończy. Zaczyna pan gdzieś tam coś, pan tam rozdubał, ale pan jej nie kończy, no to wtedy no, trudno się spodziewać efektów. No i my mamy taką oto sytuację w Polsce, że no, niestety to się rozbiło wewnątrz. Najpierw weta prezydenta, z których no, cieszyli się tylko ci ludzie, którzy kwestionują w ogóle trójpodział władzy w Polsce. A potem no, ciągle mamy ustawy, które nie mogą znaleźć większości, no bo Unia, bo presja, bo pieniądze, bo coś tam. No my jesteśmy jakby środowiskiem takim, które ciągle jakby dąży do tego, żeby ta reforma była uchwalona, natomiast no, Solidarna Polska ma tylko 19 posłów, no i my sami tego nie uchwalimy. I rzeczywiście jest w tej chwili tak, że ciągle robimy co możemy, żeby ta reforma została zakończona, leży na stole, wszyscy już widzą, bo te ustawy jakby zostały przedstawione, wszyscy już widzą, jaki jest pomysł i myślę, że jest dość powszechny konsensus no, co do tego, że ten pomysł jest co najmniej jest niezły. Mówiąc o spłaszczeniu struktury, zrobieniu małego Sądu Najwyższego, no ale no niestety, no na przykład no, prezydent ma jakiś dziwny sposób, nie wiem, chce bronić tamtego upokru. Dlaczego? To trzeba pytać pana prezydenta.
i to wszystko się rozbija o głos Pałacu Prezydenckiego, to Andrzej Duda mówi, zachowajmy obecny, no wiele osób mówi, dysfunkcyjny system. No to trzeba zapytać, dlaczego pan prezydent tak uważa, dlaczego on podjął takie decyzje dotyczące bet. Uważam, że bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji, gdyby tych bet wtedy nie było. No i to znaczy trudno od nas oczekiwać, rozliczać nas do ustawy, które nie weszły w życie, bo zostały zawetowane. Przy telefonie Radia Wnet Patryk Jaki, europoseł Solidarna Polska. To jeszcze jedno pytanie o wymiar sprawiedliwości, w tym wypadku europejski. Mamy wyrok z końcówki grudnia TSUE w sprawie rumuńskiej. Wyrok, który rzutuje niemniej na całą Unię Europejską i podkreśla, że sędziowie, jeżeli tak uznają, mogą omijać wyroki krajowych trybunałów czy sądów konstytucyjnych i powoływać się na orzeczenia TSUE. Wiele osób mówi, że to jest w zasadzie wprost droga do centralizacji Unii Europejskiej. Nie do federalizacji, tylko do centralizacji, gdzie to TSUE będzie tworzyło swoimi wyrokami ramy prawa dla każdego państwa z osobna i wszystkich razem. Czy myślę, że słowo centralizacja nie jest tutaj, nie oddaje tego, co oni chcą zrobić. Mianowicie bardziej sędziokrację. Oni chcą nam zamienić demokrację na sędziokrację, dlatego że to, że będzie można w tej teraz kwestionować wyroki sądów konstytucyjnych, to nie wynika z traktatów, tylko to wynika z samych decyzji sędziów TSUE. Czyli TSUE jako źródło zmian ustrojowych nie powołało się na traktaty, czyli na prawo pierwotne, a powołało się na to, że oni tak uznają. To jeżeli jakby przyjąć taki system działania, a wiemy, że wielu z nich to są sędziowie wybrani politycznie wprost, w wielu krajach sędziowie, którzy są wybierani, mogą wprost należeć do partii politycznych, a są tacy sędziowie, jak na przykład słynna sędzia z Hiszpanii, która sobie Polskę wzięła na cel, wpłacała pieniądze na partię, której szefem obecnie jest Donald Tusk. I oni teraz chcą przejąć uprawnienia demokratyczne tak, żeby ludzie w wyborach nie mogli decydować, kto ma rządzić, bo i tak będą rządzić sędziowie TSUE. No to jeżeli my chcemy zwrócić na taki system, to de facto to niepotrzebne wybory, niepotrzebna demokracja. I tak zawsze ci mędrcy z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej będą podejmować wszystkie decyzje za nas, mimo że zielonego pojęcia nie mają o energetyce, na czym polega na przykład turów i jak jest to. To jeżeli by ten spór wpłynąć na praktykę polityczną, to trzeba by powiedzieć za chwilę, że albo demokracja, albo Unia Europejska. Bo do tego to się sprowadza trochę. No, znaczy, całe szczęście na razie dopiero albo demokracja, albo TSUE, natomiast jakby zobaczymy. No, my ciągle wierzymy w to, że da się odwrócić ten trend. Są wybory we Francji, no zobaczymy po prostu. To jest tak, że no my chcemy walczyć o Unię Europejską jeszcze o to, żeby ona jakby powróciła do korzeni. Ale jak słyszę w głosie pana posła, nadziei coraz mniej. Nadziei coraz mniej, ale nadzieja umiera ostatnio. A jeśli już umrze, co będzie wówczas? Jeżeli już pan poseł stwierdzi, że nie ma nadziei dla Unii Europejskiej jako dla organizacji państw demokratycznych i państw suwerennych? No my musimy, jako polscy politycy mamy obowiązek patrzeć na to z punktu widzenia interesów Polski. I szukać, patrzeć, gdzie jest interes Polski, ważyć te wszystkie racje. Pamiętajmy państwo, że oprócz tego, że chcą nam narzucić, chcą zabrać władzę rządom krajowym, które państwo wybieracie, no to chcą jeszcze w tej chwili sprawić, że polskie społeczeństwo w najbliższych latach będzie całkowicie spauperyzowane tym nowym pomysłami pakietu klimatycznego Fit for 55 i tak dalej, który sprawi, że no ten pakiet ma według delikatnych obliczeń kosztować ponad 2 biliony złotych od polskich obywateli, a bez 1,5 biliona, który jest liczone już w transformację energetyczną, na przykład w polskiej strategii energetycznej PEP 2040, czyli to są pieniądze, które sprawią, że inflacja w Polsce, czyli koszty tej transformacji energetycznej, która, mówiąc delikatnie, jest w ogóle kontrowersyjna u swoich podstaw, sprawią, że my zamiast społeczeństwem bogacącym będziemy społeczeństwem, które będzie biedniało z każdego roku. No to ja uważam, że gdzieś są granice tego, na co my możemy się godzić. Tylko pytanie, na co Polska już się zgodziła, bo są analizy, które mówią, że kierunkowo na pakiet polski rząd, premier Mateusz Morawiecki już się zgodził, już się zgodziliśmy. Teraz tylko możemy blokować szczegóły. Pytanie, czy na pewno samodzielnym wetem, czy nie trzeba będzie budować szerszych koalicji, a tych może nie udać się skonstruować. No rzeczywiście, no ja reprezentuję akurat środowisko, które no z przykrością mówi akurat, że w tej sprawie miało rację. No rzeczywiście jest tak, że pan premier Morawiecki zgodził się i na warunkowość, i na te fatalne decyzje związane z pakietem klimatycznym, mimo że nie musiał tego robić, bo na Radzie Europejskiej, gdzie padły te zgody,
no, decyzję podejmuje się jednomyślnie, czyli wystarczy odwaga i polskie prawo mogą wszystko zmienić. Natomiast to tak się nie stało. No i teraz musimy rzeczywiście no, próbować korzystać z tych argumentów, które mamy. I no, mamy też argumenty do tego, żeby wetować pakiet Fit for 55. No ale no niestety również w Polsce i niestety również w naszym środowisku są ludzie, którzy inaczej rozumieją interes Polski. No i to jest przykre, no ale z tym próbujemy ciągle walczyć. I ciągle ta walka jest przegrywana, bo Polska ciągle niczego jeszcze nie zawetowała w Unii Europejskiej, żadnych z tych rozwiązań, które zdaniem Solidarnej Polski są szkodliwe. No znaczy, no, jakieś drobne sukcesy były w tym zakresie, na przykład próbowano wprowadzić tylnymi drzwiami prawo pozwalające adoptować dzieci parom homoseksualnym. No i tutaj ta decyzja wymagała jednomyślności na Radzie Unii z kolei Europejskiej. Pan minister Ziobro jako minister sprawiedliwości zablokował tą decyzję, użył weta, jakoś nic się nie stało. U nas tylko niestety jakaś jest taka grupa pseudodyplomatów, którzy uważają, że jak Polska nie będzie niczego wetować, to będzie miała lepszą pozycję. No po prostu no ja tak nie uważam i uważam, że albo zaczniemy walczyć o swoje, albo nasza pozycja będzie coraz gorsza. A tak jak mówię, no przecież my nie byliśmy jedynym środowiskiem, które przestrzegało przed konsekwencjami tego pakietu klimatycznego, a dzisiaj każdy to czuje w swoich rachunkach za energię. To jeszcze jeden temat w telefonie, Patryk Jaki. Musimy szybko omówić kwestię wolności w internecie. Nie pańska formacja, bo Konfederacja, czyli w zasadzie formacja trochę konkurencyjna do Solidarnej Polski, czy do koalicji rządzącej, ale jednak posiadająca koło w polskim Sejmie, została zbanowana przez Facebook. Pan poseł kiedyś pracował nad ustawą o wolności w internecie. Ustawa, która prace trwały. Efektów prawnych chyba jeszcze nie widzimy, a nawet na pewno nie widzimy. No na razie, znaczy efektów, znaczy my przygotowaliśmy dobrą ustawę, ona jest po konsultacjach. Ustawa mówi o tym, że jeżeli po prostu będzie używana cenzura w internecie, a uważam, że wolność to jest coś, czego powinniśmy bronić, bo ja widzę, jak ta wolność wygląda w Brukseli, w państwach zachodnich, gdzie na buzi mają wszyscy słowo wolność, ale tak naprawdę, jeżeli ktoś myśli inaczej, to jest albo banowany, tak jak profil Konfederacji, albo jest wywalany z uczelni wyższych, albo jest jakiś ostracyzm prowadzony. Chrześcijanie są prześladowani różnymi decyzjami administracyjnymi. To tak u nich wygląda wolność. I w Polsce jeszcze w miarę tą wolność widzimy, ale musimy jej bronić. I ta ustawa mówi o tym, że jak ktoś będzie naruszał tą przestrzeń wolności, nawet jeżeli będzie chodziło o wielkie korporacje, to będziemy mogli nakładać ogromne kary finansowe liczone w milionach złotych. No i ta ustawa też konsultacje, dobrze jest oceniana. No i teraz jest decyzja pana premiera Morawieckiego. No i teraz do niego należy. Niech on podejmie... Zachęcamy ciągle do pana premiera, żeby rozpoczął pracę nad tym ustawą. To już całkiem na koniec pytanie o politykę krajową. Cały czas nie milknął echa, czasami cichsze, czasami głośniejsze, teraz nawet bardzo głośne, że czeka nas zmiana premiera. Pan by tego oczekiwał? Solidarna Polska oczekiwałaby głębokiej, także z premierem włącznie, rekonstrukcji rządu? Ja odpowiem na to pytanie inaczej. Ja powiem tak, że uważam, że przyszedł taki moment Zjednoczonej Prawicy, że jeżeli my chcemy jeszcze wygrywać wybory, no to potrzebna jest bardzo głęboka refleksja, która obejmie również różnego rodzaju decyzje, które były podejmowane w przyszłości, błędne decyzje i których konsekwencje teraz ponosimy. I po prostu, jeżeli my chcemy dalej wygrywać, to potrzebne jest przeprogramowanie. Nowy program, odświeżony program, bronienie tych najważniejszych rzeczy, które obiecaliśmy ludziom. To znaczy, jeżeli mówimy, że bronimy polskiego ducha i to jest dla nas ważne, no to nie wycofujemy się z uchwał dotyczących obrony polskiej rodziny przez LGBT. Potrzebujemy odświeżony program, odświeżone spojrzenie, być może jakichś nowych ludzi. Po prostu potrzebna jest taka ogólna refleksja, jeżeli chcemy dalej bronić Polski, bo Polska jest nawet naprawdę w trudnym momencie. To znaczy, jesteśmy atakowani ze wszystkich stron. Niemcy wysłali swojego człowieka do Polski, Donalda Tuska, aby mu pomóc wygrać wybory, no bo Niemcy są profesjonalnym państwem, które chcą mieć swojego człowieka. No i Donald Tusk ma reprezentować Niemcy w Polsce po prostu. I my jesteśmy, pomagają mu różnymi narzędziami zewnętrznymi. Presji. Ale to patrząc z Brukseli, polityka. Mamy Tuska, a rząd krajowy, pan patrzy jednak z pewnego dystansu, może lepiej dzięki temu. Koalicja rządząca gdzieś się zabuksowała, gdzieś zakopała się w tej codzienności rządzenia i nie widzi tego szerszego, dłuższego, tej dłuższej perspektywy politycznej? To znaczy tak, no są ludzie, którzy widzą, ale są ludzie, którzy moim zdaniem nie widzą. I to jest tak, że po prostu ja nie mam zamiaru dokładać naszemu rządowi, dlatego że my i tak mamy wystarczająco dużo problemów.
Natomiast robię to tylko z troski o to, żeby opcja niemiecka nie doszła w Polsce do władzy, no po prostu. Dlatego że no, rząd Zjednoczonej Prawicy uważam, że ma kadry i stać nas na to, żebyśmy dalej prowadzili Polskę w kierunku rozwoju, bo Polska w ostatnich latach naprawdę mocno się rozwija gospodarczo i tak dalej. Tylko problem polega na tym, że przez te wszystkie ograniczenia, które są teraz na nakładane, na przykład w postaci pakietu klimatycznego i zielonej inflacji, to wszystkie te osiągnięcia ostatnich lat po prostu mogą być zniszczone i nie możemy na to pozwolić. I stać nas na to, ja wierzę w to, że stać nas na to, nas, mówię, cały rząd Zjednoczonej Prawicy, stać nas na autorefleksję i korektę kursu. Ale potrzebna jest do tego wola i zrozumienie tych wszystkich skomplikowanych procesów, o których mówię. No również, również w takiej szerszej perspektywie, a nie tylko na zasadzie takich wąskich wojenek partyjnych. Powiedział Patryk Jaki, poseł do Europarlamentu, Solidarna Polska. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.